Robert Janowski ożenił się z Moniką Głodek 14 września 2013 roku. To trzecia żona popularnego wokalisty i prezentera. Niedawno gwiazdor zaskoczył fanów szczerym wyznaniem, w kierunku artysty i jego ukochanej posypały się gratulacje. Robert Janowski jest mężem Moniki Głodek od 2013 roku. Gwiazdor ma już na koncie dwa nieudane małżeństwa. Niedawno uwielbiany piosenkarz opublikował w mediach społecznościowych zaskakujący wpis: fani nie mogli powstrzymać się od gratulacji. Robert Janowski zaskoczył swoich fanów. Pierwszą żoną Roberta Janowskiego była Katarzyna Kalicińska-Goczał, z którą gwiazdor doczekał się syna Makarego. Po rozpadzie tego małżeństwa, artysta związał się z Katarzyną Dańską, z którą z kolei niestety, również ten związek piosenkarza nie przetrwał próby czasu. W 2013 roku gwiazdor stanął po raz kolejny na ślubnym kobiercu, a jego wybranką została Monika Głodek. Piosenkarz sprawia wrażenie szczęśliwego u boku swojej trzeciej żony. Gwiazdor chętnie publikuje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Najnowszą fotografię opatrzył zaskakującym opisem: fani nie mogli powstrzymać się od gratulacji. Robert Janowski zaapelował do internautów: na zdjęciu widać gwiazdora i jego żonę, którzy przytulają się do wielkiego pluszowego misia. Pomiędzy parą znajduje się również poduszka w kształcie serca z napisem „Kocham cię”. Z opisu fotografii można wywnioskować, że są to romantyczne prezenty, które przygotował dla swojej ukochanej Robert Janowski. Dziś dzień doceniania żony. Monika, jesteś najlepsza. Panowie, szanujcie i doceniajcie, bo ktoś inny zrobi to za was, napisał na swoim Instagramie Robert Janowski. Pod wyznaniem gwiazdora pojawiło się wiele komentarzy z gratulacjami. Internauci są poruszeni szczęściem piosenkarza, który odnalazł spokój i miłość u boku swojej obecnej partnerki. Uśmiechy, które na zdjęciu prezentuje gwiazdorska para, wskazują na to, że znaleźli prawdziwe szczęście. Źródło: Instagram.